Was serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę Wam tutaj częściowe takie urywki z filmów, jak wyglądają nowe mapy tutaj z DLC do Black Ops 3. Wyjdą one tutaj 19 kwietnia. Na zakończenie odpowiem na jedno pytanie. Wielu z widzów pyta mnie, co sądzę o nowym PlayStation 4,5. Powiem Wam tak, no jest to trochę nie fair w stosunku do osób, które niedawno kupiły PlayStation 4. Po tak krótkim czasie wychodzi nowa konsola. No można było się tego spodziewać, że ta konsola prędzej czy później wyjdzie, ponieważ jak wiemy, PlayStation 3 w 2006 roku kosztowało 2,5 tysiąca złotych i to była taka, można powiedzieć, średnia krajowa. W dzisiejszych czasach ta średnia krajowa jest między 4,5 a 6 tysięcy. No i ta konsola kosztowała PlayStation 4 1500-1700 złotych. No to wiadomo, że te podzespoły na długo tutaj nie starczyły. No mam nadzieję, że ta nowa konsola, znaczy moc tej nowej konsoli będzie jakoś tutaj zrównana z mocą PlayStation 4 podczas rozgrywki multiplayer, bo nie widzę tego. Gdyby osoby na PlayStation 4K, niby tym lepszym, mieli lepszą grafikę lub więcej tutaj klatek na sekundę, no to powiem Wam, że trochę było nie fair. W single player niech ta grafika będzie lepsza, niech tych klatek dostaną trochę więcej. Tak czy tak, ja jak wyjdzie premiera tej konsoli, na pewno tą konsolę tutaj kupię i sprawdzimy, czy ona będzie taka tutaj mocna, czy tą różnicę będzie tutaj widać. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam. Take it easy, Tech. どうやって手に入れたんだ、この異物を。I'm sorry. I don't speak Japanese. 誰か答えられないのか。The object in your hand? It's gonna bring you nothing but pain. Believe me, I know. ネズミどもを海に叩き落とせ。I am an envoy of the Emperor himself. I am no prisoner! We must go now!